witam pięknie ponownie. Teraz powiem parę słów na temat książki, która będzie już 25 maja dostępna w sklepie internetowym www.wiedzaojcapio.pl. Z tego co wiem, to będzie kosztowała około 135 zł. Naprawdę będzie to bardzo dobre wydanie. Z okładką pokazuję. To nie jest jeszcze ta okładka. To będzie okładka jeszcze taka sama, tylko z taką aksamitna. Stron 760. Będą tego 3 tomy. Tu jest druga strona. Nadany numer ISBN. Co do książki. Więc mówię. Warto kupić, bo za niewiele pieniążków będziecie mieć wiedzę taką prawie że prosto z nieba, którą całe życie pisałem pod wpływem rozmów ojca Pio. Tam były różne myśli, nawet wiersze, które ojciec kazał im pisać. Jest tu ich ponad 300. Jak mówię, będą 3 tomy. W sumie to będzie około 2000 stron, albo nawet troszkę więcej. Drugi tom w tej chwili już poprawiam, szlifuję. Trzeci. W następnym etapie słowa, myśli jeszcze surowe. W międzyczasie ojciec Pio, Teresa Wielka i Jan Bosko będą mi pomagali. Powiedzieli, że będą cały czas w moim umyśle. Będą pomagać pisać, więc te słowa, które już tam mam, elektronicznie już przepisane, a to trochę trwało, no to będą jeszcze szlifowane, dodawane nowe natchnienia, które idą cały czas. Gdy tylko piszę, widzę na ekranie słowa, myśli, które wcześniej napisałem, już wiem, co mam poprawić, co tam dodać, nowe myśli. Żeby nie być gołosłownym, to jeszcze dodam, że kiedy już odszedłem z zakonu, byłem braciszkiem zakonnym, jak już wspomniałem, to potem przy mojej parafii świętego... Jakiego świętego? Kolbego. Wydawałem taką broszurę, miesięcznik. Teraz może pokażę, żeby udowodnić, że tak było. Proboszcz się zgadzał. Ja to sprzedawałem, kolportowaliśmy przy parafii, po mszach zawsze. O, to jest właśnie to. Tak to wyglądało. System miłości. Więc troszkę się działo, ale o tym nie było głośno, bo nie był czas na to, żeby mówić o ojcu Pio oficjalnie. Ja tak naprawdę miałem powiedzieć o ojcu dopiero wtedy, kiedy zakończę swoje pisanie, czyli załóżmy, że 2 lata spokojnie nie ujawniałem, gdzie nie, gdzie troszeczkę. Moi znajomi wszyscy wiedzieli oczywiście, że były rozmowy i że ja piszę, ale tak na szerszą skalę to nie. Ze Sławkiem znam się długo, już z 15 lat. Telefonujemy często do siebie, więc on wystrzelił pierwszy petardę. Nosiło go, więc zrobił to. Kosztowało go to zdrowiem. Na szczęście już powoli wszystko jakby się normuje. Wraca, Sławek zaczyna pisać swoje myśli na YouTube, czyli mówić. I ostro poszło. Było wiele telefonów
z Wiesiem Krupińskim, z Leszkiem. No i odblokowaliśmy w końcu tą pokrywę i źródło trysnęło. I teraz już nie ma odwrotu, wszystko poszło. Będzie wiadomo, jak to było. Tysiące ludzi rozmawiało z ojcem Pio. Kto chce, to się może zgłaszać na stronę moją www.wiedzaojcapio.pl. Tam jest przycisk. Kto miał możliwość rozmawiania z ojcem, może się tam dopisać. Co jeszcze? No jeszcze może kilka słów o Ludwiku. Bracie zakonny, moim przyjacielu. Sławek o nim wspominał. Ale ja dopowiem więcej, bo właściwie to nikt go lepiej nie zna niż ja. Ponieważ mieszkałem z nim w jednym pokoju przez rok czasu. Zakonnym oczywiście, bo wtedy brakowało pokoi. Klerycy też byli po dwóch, po trzech w jednym pokoju, bo taki był napływ kandydatów. Więc przełożeni zgodzili się, że mogę mieszkać z Ludwikiem. Ja miałem 20 lat, Ludwik 50. Dzięki temu, że byłem blisko w kontakcie z nim, dużo się dowiedziałem. No i on ostatecznie mnie wprowadził na rozmowy ojca Pio. I od tego się zaczęło. Ludwik to naprawdę pokorna dusza. Kiedy przyjechałem do Krakowa na Kopernika 26 do kolegium, tam pracowałem w wydawnictwie o nazwie WAM, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Tam najpierw pracowałem w księgowości, potem sprzedawałem książki, w sumie 2 lata. No i wtedy właśnie poznałem Ludwika, z którym który wprowadził mnie w rozmowy. Jeździliśmy razem do Nowej Huty na rozmowy z ojcem. Często, przynajmniej 2 razy w tygodniu. Listy wcześniej były. Naprawdę wspaniała dusza. Co do pism Ludwika, Sławek tam mówił, że ma pisma. No nie. To nie jest tak do końca. Ludwik nie pisał nic od siebie. On przepisywał różne myśli z różnych książek ezoterycznych, hinduskich. Znał wszystkich świętych. Tam też wynotowywał sobie najlepsze zdania. Więc szukał po całości. Świętego Franciszka z Asyżu to znał na pamięć. Rozmawiał też ze świętym Michałem Archaniołem. I tak naprawdę on pism żadnych nie zostawił, tylko notatki. Być może listy, bo miał tych listów trochę, ale nie sądzę, żeby zostawił to zakonowi, bo nie wolno było takich rzeczy robić. Natomiast mógł zostawić, nie wiem tego, staszkom. Takie 2 kobiety starsze, które towarzyszyły nam w rozmowie z Fulą. Zawsze przyjeżdżały, one się nazywały pszczółki, nazywaliśmy ich, Fula ich też nazywała. I one się opiekowały już pod koniec życia Ludwikiem, zwłaszcza jedna staszka, która go prowadziła też jeszcze na rozmowy, bo Ludwik już pod koniec nie mógł chodzić, o kulach był, więc one przyjeżdżały z Zakopanego do Krakowa i brały go na rozmowę z ojcem. Bo przecież zakonnicy nic nie wiedzieli, nie mogli go wziąć na rozmowę z ojcem. To jakaś by była herezja przecież, nie? Więc być może te listy od ojca zostawił tej jednej staszce. Tego nie wiem, nie potwierdzę. Natomiast mieliśmy dużo taśm z rozmów z Fulą. Fula się dawała nagrywać, pozwalała. Ona nie była takim medium jak pani Krysia. Wszystko wiedziała, co mówi. Wszystko przepływało przez jej mózg. Słuchałem tego setkami godzin, tych wszystkich taśm. Z Ludwikiem mieliśmy magnetofon w zakonie, żeśmy nawet sobie to słuchali. Jak ja odszedłem, Ludwik miał jeszcze te taśmy, ale co się z nimi stało? Nie wiem. W każdym razie mieliśmy nagrane bardzo wiele godzin, staszki zresztą tak samo, bo one też nagrywały, wiele godzin rozmów z Fulą. Wspaniałe rozmowy, ona dużo mówiła, czasami się modliła takie pod natchnieniem.
No i to można było sobie nagrywać. Do niej przychodziło mnóstwo ludzi też. Ksiądz parafii odwiedzał ją raz w tygodniu. Przynosił jej komunię, bo ona już później nie wstawała. No o komunii to już tam pisałem. Mówiła, że przyjmuje tylko dlatego komunię, żeby księdzu przykrości nie zrobić. Więc mówiłem już wcześniej, jak Fula nam tłumaczyła komunię, że opłatek to wszechświat, materia, a wino w kielichu to krew, czyli życie w galaktykach, istoty, które mają krew w sobie i mają życie w sobie. No jakby się msze odprawia, załóżmy, to może całkiem inaczej na to spojrzeć. Ojciec tak to widział, ale nikt tego oczywiście nie wiedział. Każdy patrzył po katolicku. Wedle zasad i liturgii stosowanej od wieków. No i nikt nie wiedział, o czym ojciec myślał podczas mszy, gdzie się przenosił, gdzie był. No to może tyle tą sprawę. Więc jak mówię, Ludwik pism nie zostawił, żadnych. Ojciec Pio powiedział mi, no właściwie to mi ojciec Pio też powiedział, że Ludwik nie zostawi żadnych pism, natomiast o mnie, że ja, tak, będę pisał i po mnie będą pisma. Natomiast Ludwik będzie malowany na obrazach jako schyloną głową do dołu, jako pokorna dusza. No i Sławek o tej pokornej duszy właśnie przedwczoraj zrobił film o Ludwiku. I bardzo dobrze. O nim mało mówimy, a tak naprawdę to on nas wszystkich wciągnął w rozmowy z ojcem. A ja z kolei innych. Wiesia Krupińskiego, księdza, który mi dawał ślub później, jak wyszedłem z zakonu. Był z Ludwikiem u mnie w domu, przywiózł mi nawet taki czarno-biały telewizor. Przywieźli go z Krakowa, bo wtedy za komuny to nic nie było. Więc w prezencie taki czarny, ale już używany oczywiście telewizor, czarno-biały, przywieźli mi razem. No i Wiesiu Krupiński, czekaliśmy na ślub, bo był we Francji, wrócił i udzielił nam ślubu kościelnego. Ludwik był świadkiem. No i potem się żyło. Ludwik umarł, ksiądz Wiesiu został w zakonie, jeździł po różnych parafiach zakonnych i tam wygłasza słowo, odprawia mszę. Mówi ojcu Pio, ale w inny sposób, nie taki jak my, bo wiadomo, nie można nic powiedzieć. Sławek był bardzo szczuty przez Wiesia, bo Sławek to taki nerwowy człowiek, chciałby wszystko powiedzieć od razu, wystrzelić. No, to trzeba mu przyznać, że dobrą robotę zrobił. Widocznie taki czas. Ojciec mu też powiedział, że nie chciałby być na języku Sławka. No, ale zapłacił dużo. Może jeszcze pokażę parę zdjęć jako dokument z Ludwikiem. Najpierw może moje pierwsze z nowicjatu zdjęcie, bo gdzieś jeszcze znalazłem, nawet nie wiedziałem, że to jeszcze mam. Moja koleżanka, polonistka ze swoją ciocią u mnie były, to może pokażę. Ja jestem taki jeszcze, ohoho, jaki młodziutki, miałem ile? 19 lat wtedy. To jest jedno. Tutaj chyba jest drugie, pokażę. To jestem w zakonie na Kopernika w ogrodzie. Bo ja tam 4 godziny w ogrodzie pracowałem. Klerycy się uczyli, matury kończyli, a ja jako braciszek zakonny w międzyczasie po wszystkich wykładach, medytacjach, mszach szedłem do ogrodu pracować fizycznie. Ale było super, to mi właśnie tak pasowało bardzo. No i tutaj jest. Jeszcze raz ja. Nie wiem, tam widać. Po lewej to jest mój kolega po studiach, WF-ista. To mąż później tej Basi. No to. Co jeszcze pokażę? No i tutaj właśnie już jak jestem w pokoju, mieszkam przez rok czasu z Ludwikiem. No to jest dowód na to. Tu już właśnie pokażę teraz. O, to jest nasz pokój z Ludwikiem. O,
tu sobie stoimy i taki jeden nasz kolega, zakonnik, pstryknął nam zdjęcie. No jeszcze był człowiek młody, a Ludwik, no to widać, no to jest. Chyba jeszcze jedno będę miał. Tak, tu jeszcze jedno. Tu już takie z ojcem Pio. Historia tego obrazu też jest ciekawa, ale nie będę już opowiadał, jak Ludwik wiózł ten obraz do pani Krystyny, żeby ojciec Pio pobłogosławił swój własny obraz. No, jak go wniósł do tramwaju, to tam się różne rzeczy zastrzeły, dziad dziwne, śmieszne. No i tu jestem też z Ludwikiem, proszę. Śmiejemy się, radośni. Ludwik był zawsze radosny, uśmiechnięty. Nigdy nie był smutny, zawsze był uśmiechnięty. No, to jesteśmy tu, na górze obraz, taki znajomy go malował. I to są te dowody, a potem Ludwik, a tu już mam większe włosy, jakoś nieostrzyżony byłem, widzę. Przyjechał... nie, to ja przyjechałem do Krakowa, o widzicie. Ja przyjechałem do Krakowa z Wrocławia. Spotkaliśmy się z Ludwikiem, a to wtedy już takie, o, to było już przed Bernardynami chyba jeszcze. I tu jest Ludwik ze mną, jest, o proszę. Jest. No to jak widać, nie ma oszustw, no bo w ogóle, jakie oszustwa? W życiu nikogo nigdy nie skłamałem, najwyżej nie powiedziałem do końca prawdy, bo komuś bym mógł coś tam zaszkodzić. Nigdy nie kłamałem nikogo, w życiu nie skłamałem, ani nie oszukałem. No to co do tych moich pism, to jak mówiłem, książka jest, będzie, można ją, o tu ojciec Pio, no to może przy nim tak bardziej. O, będzie też książka kolekcjonerska, specjalna. To już taki szarpany papier, jedno z najlepszych wydawnictw w Europie. W Polsce jest to wydawnictwo, już to robią. Będzie niedługo pierwsza taka kolekcjonerska, ale ona będzie, z tego co wiem, bo ja nie o tym decyduję, bardzo droga. Potem jak się skończy wszystkie trzy tomy, to będzie taka wielka, 16 cm ze sztabami, z kłódką, wydana w całości. To będzie jeszcze droższa. I będzie ich niewiele wydanych na świecie, więc ona będzie niosła taką jakby światło dla tej wiedzy i przy okazji będzie promowała tą niewielką księgę. Te trzy tomy takie tanie. No, może jeszcze tak pokażę ogólnie. To już jest taka była próbna wersja, ale już jest poprawione wszystko co trzeba. Już 20 będą książki na magazynie u nas. Co bym jeszcze chciał powiedzieć? Właściwie to już chyba nic. Będzie można, jak mówię, w sklepie internetowym za pobraniem, tam automat wszystko będzie wyliczał, za pobraniem wszelkimi kartami płatniczymi i w euro. Za jakiś czas będzie tłumaczona na języki. Najpierw na angielski. Już jest w tej chwili wykupiona domena w języku angielskim. Będzie robiona. Jak ma iść świat? Siostra Faustyna ze swoją iskrą, to niech idzie. Jeszcze wiele bym mógł wam powiedzieć, ale jak to powiedział Jezus, nie znieślibyście tego. Sam bym tego nie zniósł może. Niektórzy już pewne rzeczy wiedzą, ale nie wszyscy. Na razie nie mówię, bo to nie ma sensu. Będzie się działo. Więc tyle chciałem. Oho, 19 minut, trochę za długo. Się nieprzyjemnie potem słucha, jak jest za długo. Nudne się robi. To tyle. To do zobaczenia. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie po premierze to już będę tam dużo na Facebooku działał, bo jeszcze mam dwa tomy do zrobienia, do przepracowania, więc co tam troszkę przerobię, to wrzucam na Facebooka. A i będę nagrywał te moje filmiki z tą wiedzą, bo one myślę, że niektórym coś tam jednak dają. Tą emocję, którą ja przekazuję słowem, moimi pomyłkami słownymi,
zacinaniem się, to też działa. Mnie to wkurza osobiście, no ale no co zrobić. Na niektórych może działać pozytywnie. Dziękuję i do miłego. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Przyprowadzam świętych, wielu, by przekazać światło dni. Ojciec Pio mówił do mnie: Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy, byś wiódł życie nowe. Święci czynnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy. Ich obecność i prowadzenie moje pióro zawsze ruszy. Siostra Faustyna, królowa Jadwiga, Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanioł, z Franciszkiem z Asyżu. On patronem moim jest, z nim umówiłem się na wiele żyć. Wstecz Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są. Przy moim pisaniu w mojej głowie światłem świecą w noc. Lekkość w moich słowach, ważnych sprawach z ich mocy tkwi. Ojciec Pio zawsze mówił, że to dar skóry mi. Ojciec Pio mówił do mnie: Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy, byś wiódł życie nowe. Święci przy mnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy. Ich obecność, ich prowadzenie moje pióro zawsze ruszy. Siostro, rozmawiałem przez ponad 6 lat. On mi dał duchową mądrość, świętych głosów cały świat. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Przyprowadzał świętych wielu, by przekazać światło dni. W nowej Hucie wiedzę dostał Wiesław Matuch. Tak to szło, by przekazać ją otwartym duszom, gotowym na to. Ojciec Pio mu przekazał duchowy skarbów moc, by świat wyruszył z wiedzą jak najjaśniejsza noc. W nowej Hucie wiedzę dostał Wiesław Matuch. Tak to szło, by przekazać ją otwartym duszom, gotowym.